Bez popełnienia błędów nie bylibyśmy w stanie się doskonalić. Błąd jest naprawdę bogactwem, na którym możemy zbudować trwalszą, lepszą, dojrzalszą organizację. Błąd jest czymś, co powoduje, że nasze życie może być lepsze. Ale nie tylko nasze, ale także naszych współpracowników i naszych najlepszych przyjaciół, naszych najbliższych współpracowników. Ale wiem, że do błędu bardzo trudno jest się przyznać. Sama to wiem po sobie. Ten błąd czasami jest powodem do głębokiego poczucia wstydu, zakłopotania, żalu, który mamy do samych siebie. I im głębsze jest to poczucie, tym trudniej nam przyznać, że jest to coś, na czym powinniśmy zbudować być może nową umiejętność, a może nowe podejście do tego, co zawsze robiliśmy w jakiś jeden określony sposób. Staram się z tymi błędami w swoim życiu postępować tak, żebym i ja, i moje otoczenie korzystało z tego, co na nich jestem w stanie się nauczyć. Żeby stały się po prostu pożyteczne. Gdybyście chcieli mnie złapać na takiej propozycji, że w takim razie co? Im więcej błędów, tym więcej dobra, no to muszę powiedzieć, że nie, to nie jest ten kierunek. Rzeczywiście nikt z nas nie lubi popełniać tych błędów, no bo właśnie dlatego, że one są powodem tego zawstydzenia i takiego poczucia zakłopotania swoją, nie wiem, głupotą, brakiem przewidywalności, jakimś niewyczuciem tego, jak powinniśmy się zachować, czego od nas oczekuje społeczność, w której działamy. No jest cały zestaw tych dyscyplinujących nas emocji. A więc tych błędów powinno być odpowiednio dużo, żebyśmy nie zastygali w takiej skorupie przyzwyczajeń i jednocześnie na tyle mało, żeby dać nam przestrzeń do poczucia satysfakcji, zadowolenia, radości z tego, co robimy i radości ze współpracy, w której wszystko idzie płynnie. I dlatego życzę Wam odpowiedniego stosunku, odpowiedniej relacji tego, co idzie dobrze, z tym, co idzie źle. No bo wiecie, taka rzeczywistość, w której nie popełniamy błędów, a więc też się nie cieszymy wtedy, kiedy one znikają. No nie wiem, czy to byłoby takie bardzo motywujące. Jednak po każdym potknięciu po prostu chcemy, żeby wyszło nam lepiej.